Moim gościem będzie Paulina Gałązka. Wielkie brawa! Brawa, brawa, brawa! Naprawdę się straszyli moją osobą? No tak. A co najgorszego? Nie no, wszyscy, że nie daj się. Bardzo się cieszę, że jesteś, naprawdę. Na początek pytanie, trudne czy łatwe? No dobra, dawaj trudne, wiesz, będę to miała z głowy, bo to jest ta dziurka, nie? Że tam można sobie taki, wiecie, palec wsparcia dać. Żebyś wiedziała, kto tam palec trzymał. Wiesz, że chodziliśmy razem do tego samego liceum. Tak! Chodziła do państwa Paulina Gałązka. No cóż mam panu odpowiedzieć, chyba nie jestem upoważniona do udzielania takich informacji. Rozumiem, czyli nie zna pani. A pan Wojewódzki? Pan Wojewódzki przez chwilę chodził, też chyba nie jestem upoważniona. Jak przez chwilę? 6 lat byłem! Przez chwilę! Przez chwilę! Co to było? Sorry. Co to było? Moja droga, dziewczyny z Dubaju. Tak. Bo tam jest bardzo dużo scen erotycznych no. Z pogranicza soft porno. Tak? Nie. A idź pan, to jest po prostu w porównaniu do emocjonalnych, to jest, nie no, są dużo trudniejsze rzeczy do grania, naprawdę. Naprawdę? Naprawdę. Okej, bo ty grywałaś też w Norwegii? Tak. W Niemczech? Tak, ale w Norwegii grałam polskie i rosyjskie prostytutki, więc pomyślałam po co, jak mogę grać sutenerki w Polsce, nie? Niesamowity awans, naprawdę. No nie? Per aspera ad astram. Wiesz co to znaczy? No tak. Nigdy nie kupuj Opla. Jan Błachowicz, wielkie brawa! Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to prawda tak między nami, że twój syn na moją cześć miał na imię mieć Kuba? Miał mieć Kuba, ale... Ale przykro mi. Czy to prawda, że za samo wejście do klatki dostałeś 600 tysięcy dolców? Nie lubię rozmawiać o pieniądzach. Ja też nie. Więcej. Podliczono cię, że na MMA zarobiłeś już ponad 3 miliony dolarów. Kiedyś to robiłem za pokrzywiony dyplom i medal, tak? Mm-hmm. Trzeba mieć, że chcesz pojechać na wakacje, to zaczynasz to traktować jako pracę. No to za swoją pracę chcesz otrzymać dobre pieniądze. Powiedz mi, jakie trzeba mieć motywacje, będąc młodym Jankiem, żeby wysadzić kibel? Tam nie było logiki, po prostu jest, wiesz, zero-jedynkowo, idziesz i działasz. Spuściliśmy w petardę, no. I? Wysadziło kibel. W którym momencie poczułeś, oho, nie jest dobrze? W pierwszej rundzie, na początku, gdy mnie obalił. Bo w Polsce jest taka tendencja, że zawsze się na kogoś zwala. Nie pomyślałeś sobie, że mógłbyś na kogoś zwalić? Przyjmiesz to na klatę? Słucham? Zwalę na ciebie. A dlaczego? To może... Czekaj, dziwnie to zabrzmiało teraz. Zwalę to na ciebie. Zapachniało Dubajem trochę. Wiesz, ja pamiętam, jak tutaj byłem u ciebie przed... Rok temu. Przed? Ja cię zaprosiłem przed walką, bo wyczułem... I ci powiedziałem, że tak. Będę mistrzem świata. Powiedziałeś. I ci mówię to teraz, że... Pamiętasz, jak do ciebie napisałem? Ja tak. Że dziękuję, że dochowałeś słowa? I ja ci teraz obiecuję tutaj, wiesz, dużo ludzi obejrzy, że ten pas odzyskam. Na pewno? Tak. Brawo dla moich gości!